Emilia Dulnik, OK TV. Jesteśmy na premierze filmu Johnny, a za moimi plecami zbierają się właśnie artyści, gwiazdy, aktorzy i ludzie, którzy brali udział w tym projekcie. Za chwilę będziecie mogli zobaczyć, kto pojawił się na czerwonym dywanie. Możecie zobaczyć między innymi Piotra Trojana, stoi tutaj zaraz po mojej lewej stronie. Chciałbym takiego księdza na swojej drodze spotkać. Może bym zaznał pewnej mądrości dużo, dużo wcześniej. Nie stworzyłem nigdy filmu dłuższego niż 6 minut, więc zostałem rzucony absolutnie na głęboką wodę. Pamiętam pierwszy dzień, kiedy siedzimy na planie, zrobiliśmy dosłownie dwa pierwsze ujęcia. W drugie już było dobre, spojrzałem na mojego przyjaciela Michała Dąbala, który był operatorem i autorem zdjęć w tym projekcie i pytam: Michał, kto tutaj akceptuje? No i wtedy zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę odpowiedzialność spoczywa na moich barkach i to będzie trochę inny system pracy niż ten, do którego byłem przyzwyczajony. W ciągu 10 minut zaistniał jako prezes, czyli twardziel, człowiek, który musi wszystko postawiać. Jako psycholog, terapeuta dla pary ludzi, którzy prawdopodobnie kogoś pożegnali chwilę wcześniej w hospicjum. A później w końcu podszedł do mnie i zagaił na wesoło. Ja odpowiedziałem na wesoło. Od razu wiedziałem, że tak chwyciło. Patryk Galeski to jest tylko jeden z wielu chłopaków, którym pomógł, bo spotkałem się również z resztą i jeden z chłopaków dealował narkotykami, obecnie dealuje samochodami. Kolejny jest księdzem i to jest niesamowite, że on tak... Zdolność sprzedażowa pozostała. No potrafił to i... No i robił dużo dobrego, no więcej takich księży. A na samym końcu Michał Kurz, którego za chwilę zaciągniemy do rozmowy, ponieważ robi linię melodyczną do tego wspaniałego filmu. Szczerze, ta muzyka na samym początku miała być zupełnie inna. Miała być osadzona w latach 80., miała być trochę nowocześniejsza. Trochę jak ze Stranger Things? No, może nie aż tak, ale bardziej osadzona w epoce i dopiero metoda prób i błędów i podkładania niektórych rzeczy uświadomiła nam, że to musi być zupełnie inna muzyka organiczna, bardziej intymna, nie narzucająca się. Ja film również obejrzałem pierwszy raz w Gdyni i powiem Ci, że w pewnym momencie potrzebowałem chusteczek, co mi się nigdy nie zdarza, bo... Bo faceci nie płaczą? Bo faceci nie płaczą, ale ja zawsze film oglądam krytycznie i gdzieś pamiętam sceny, które grałem i raczej sprawdzam, gdzie mogłem zagrać lepiej. W pewnym momencie patrzę po prawej stronie, ludzie płaczą, z drugiej strony ludzie płaczą z tyłu i nie pamiętam chyba takiego filmu, który tak na mnie rezonował. Według mnie ten film jest tak mocny, jeżeli chodzi o przekazywanie takich prostych emocji, prawd uniwersalnych i łez, które w tobie siedzą i tego oczyszczenia na końcu. Jest tak bardzo jakiś, że coś powinien dostać. I to, że dostał nagrodę publiczności, to według mnie najlepszy możliwy wybór. My o sobie trochę myślimy jako o takich wehikułach, które mają ponieść przekaz Johnny'ego do nas, do zwykłych ludzi. Nie religijny przekaz. To nie jest film religijny, to nie jest film o księdzu. To jest film o tym, jaka jest mechanika czynienia dobra. Myślę, że Jan uratował mi życie, że właśnie dzięki Janowi jestem w tak pięknym momencie swojego życia. Potrafię uczciwie kochać, uczciwie czuć miłość, być odpowiedzialny, pełnić rolę taty, prawdziwego taty. I to jest najpiękniejsze, co mnie w życiu spotkało i za to jestem serdecznie Janowi wdzięczny. Niestety nie ma Dawida Ogrodnika, który gra główne skrzypce w tym projekcie. Zachorował, życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia.